Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć pewną małą, krótką historię, która strasznie mnie zirytowała, dotyczącą naszej ukochanej Poczty Polskiej, która, jak wiemy, już od dłuższego czasu chodzą słuchy, że powoli upada. Coraz mniej wysyła się tam listów, paczek, bo wszyscy przeszliśmy w sumie na telefony, SMS-y i korzystamy z przesyłek kurierskich, które są o wiele tańsze i szybsze, ale przede wszystkim Poczta Polska zamieniła się po prostu w kiosk. I tutaj sytuacja sprzed 2 dni. Czy to było wczoraj? No mniejsza z tym, w każdym bądź razie ostatnio. I o co chodzi? Wchodzę na pocztę, rzadko korzystam z ich usług, ale musiałam akurat wysłać list polecony, ważne dokumenty do swojego biura, do miejsca, gdzie pracuję. I po prostu potrzebowałam wysłać list. Weszłam, patrzę do środka, 2 okienka, przy jednym pani coś tam sobie liczy. Nie ma oczywiście napisane, że jest nieczynne. Natomiast no, ona coś tam sobie robiła. W drugim miejscu natomiast... Tak nie bardzo, a mi światło zgasło, bo jestem w garażu. Przy drugim okienku natomiast stała jakaś pani, która coś tam już kończyła opłacać, kupować. No to ja grzecznie powiedziałam dzień dobry i czekałam sobie w tej swojej kolejce. Przede mną jedna osoba, mówię, zaraz wyjdę. Niestety, zajęło mi to bardzo, na tamten moment dużo czasu, ponad 10 minut, ponieważ mimo, że osoba przede mną już kończyła i nikogo więcej nie było, tak jak mówię, przy tym drugim okienku pani coś tam sobie liczyła, jeszcze z tyłu gdzieś tam siedziała jakaś osoba, pewnie naczelnik albo ktoś tam inny, kierownik, to... nie wiem, pani z okienka na poczcie, tej klientce przede mną, zaczęła proponować, słuchajcie, mamy słodycze, może pani się na coś skusi, mamy gazetki, książki w sprzedaży, portfele i tak dalej, i tak dalej. Jak zaczęła to wszystko wymieniać, to ja po prostu aż, wiecie, tak stanęłam, byłam w szoku. Kobieta już chciała odejść od okienka, ale ona jej tam, no słodycze, wszystko mamy w sprzedaży. Jakby wchodząc do tej zatłoczonej tymi wszystkimi półkami, papierami, zabawkami, książkami, torbami, okularami i wszystkim innym poczty, rzeczywiście jakbyśmy w ogóle byli tak ślepi, że tego nie widzimy. No ja wchodząc na pocztę zawsze widzę obładowane półki, ale no niestety ja idę na pocztę wysłać list albo nadać paczkę, a nie po to, żeby obkupić się jak na straganie w dzień targowy. I ta pani przede mną, pani z okienka nadal. A może taki samochodzik? A widziała pani gazetkę z taką samochodzikiem? To może dla wnusia to, może tamto. I w pewnym momencie chyba ta pani druga, która siedziała przy okienku, widziała moje po prostu zaskoczenie tą sytuacją. I mówi, proszę, więc ja podeszłam. Mówię, że chcę wysłać ten list, tak, polecony, zwykły. Ona do mnie 6,50, ja że płatność kartą, a ona, mamy w sprzedaży słodycze. No po prostu rozwaliła mnie, więc jej mówię, że nie będę tego nawet komentować, bo to jest tak żenujące, ale akurat mam ochotę nie na słodycze, a na hamburgera z frytkami. No chyba nie muszę mówić, jak pani zareagowała, spuściła głowę na dół, z tyłu naczelniczka czy tam ktoś tam pod nosem sobie coś tam pogadała, ale po prostu no nie chciałam się kłócić, nie chciałam już uwydatniać się z tym wszystkim, wiecie, ale naprawdę wchodzę na pocztę, chcę wysłać sobie po prostu tylko i wyłącznie list, ja rozumiem jak jest kolejka, ja muszę poczekać jak wszyscy wyślą listy. Przepraszam, bo mi zgasło tutaj światło w garażu. Jak wszyscy wyślą listy, opłacą rachunki, ale nie w momencie, kiedy pani przede mną już kończy, tamta cały szereg i gamę po prostu produktów jej przedstawia, próbując nakłonić do jakiegokolwiek zakupu, tak jakby rzeczywiście mieli z tego profity albo nie wiem co. I w drugim okienku pani mnie woła, widząc moje zażenowanie, po czym jeszcze bezczelnie proponuje mi słodycze. No ja bardzo dziękuję, droga Poczto Polsko, fajnie, że macie słodycze, fajnie, że macie książki, no świetnie, że macie w ogóle te wszystkie torebunie, okularunie, że macie te portfeliczki takie piękne, no na pewno jak będę czegoś potrzebować, przyjdę do Was, na pewno, możecie na to liczyć, ale nie w tym moim życiu. Także nie pozdrawiam Poczty Polskiej. A Wam, kochani, życzę więcej cierpliwości i gdybyście potrzebowali takich rzeczy, no to już wiecie, gdzie to szukać. Pa!